I cześć, witam was wszystkich tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Resident Evil. Na wstępie oczywiście komentarze, zanim zaczniemy. Jesteśmy już, słuchajcie, po świętach, więc nie wiem, czy czasem nie jesteśmy też już po nowym roku. W każdym razie życzę wam wszystkiego dobrego. I dziękuję też za wszystkie życzenia, które spłynęły, ale niekoniecznie pod tym filmem, ale z innych filmów. Dzięki za wszystko. Wam również życzę. No, wesołych świąt to może już nie, ale wiecie, szczęśliwego nowego roku. Bo nie wiem, jak to będzie. Czy to będzie po nowym roku filmik ten wrzucę, czy przed nowym. Dziękuję Becia. Krystianowi. Oczywiście za komentarz. Krystian Walentowicz tutaj wspomniał o, no, o zombiakach. Tak, to one się nazywają Crimson Head, tak? Czyli po prostu zombie, które są agresywne i szybsze, gdy się nie odstrzeliło im głowy lub nie spaliło. Tak, to akurat wiem. A znaczy nie wiedziałem, że one się tak nazywają, ale no nieraz miałem tutaj okazję, żeby mnie tutaj zaatakowały. Także Krystian, bardzo dziękuję. Joanna, witam Frodo. Tak, seria trwa dłużej, no bo Joanna pisała wcześniej, że już pewnie będzie zaraz koniec, no ale z moimi umiejętnościami widać, że jeszcze odcinki lecą w... lecą następne. O, Joanna też była tutaj chora, nie wiem, czy jeszcze jesteś już zdrowa, wszystko ok? Te dyski, które masz, musisz użyć jeszcze w innej komputerki. A, ok, dobra. Czekam na kolejny. Pozdrawiam. Dziękuję za komentarz. Joanna, Sebastian, bardzo długi komentarz, za który też bardzo dziękuję, bo Seba to takie komentarze wali, że normalnie aż miło czytać. Shotgunik się przydał. Z kozikiem mógłbyś być ciężko. Tak. Sezon na Henie i Haliny rozpoczęty. Nie czytam notatek. Tak, tak. Tylko tutaj... Przy zdjęciu rentgenowskim było napisane, żeby inicjały ułożyć w kolejności alfabetycznej. Mamy AB, Alex, HCD, Clark, EF, GH. A w notatce w komputerze było wspomniane, że login to jego imię i hasło to jej imię. Natomiast litery organów, które się świecą na rentgenach, dają to drugie hasło do otworzenia zamkniętych drzwi, czyli C, E, L, L. A, cel. Czy ja to zrobiłem, tak? Tak, to chyba to już było niestety to desełko, tak? Mi tutaj pomogła? Chyba mi pomogła. Jezus, nie pamiętam teraz, czy ja pisałem do niej. Dam sobie radę, tak. Tutaj, no. O, tu dyski. Fajnie, że udało ci się zdobyć wszystkie. W ten sposób będziesz miał lepsze zakończenie. O, to nie wiedziałem, że to są jeszcze jakieś inne zakończenia. Czyli jakbym nie miał dysków, to by było jakieś inne, tak? A, okej. Okay. Jak zawsze świetny odcinek, pozdrawiam, także tu komentarz od Seby, dziękuję, obszerny, i Dorotkę też również pozdrawiam. Czekajcie, nastawię sobie tylko jakiś niebudzik, kuźwa, stoperan, start, dobra. A co ja z takim kozikiem, aha, bo to jest magnumik, co ja tutaj mówię, a gdzie by to użyć, filter? Dobra, to zostawimy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że ja tak łażę. Tu jest maszyna. Gdzie ja mam teraz się udać w ogóle? No bo ja muszę tu wszystko pootwierać jeszcze coś, tak? Bo ja nie pamiętam, słuchajcie. Ja po prostu zaćmę. Trochę po świętach, święta po świętach i ja... Słuchajcie, tutaj... Nie za bardzo kaman, o co kaman. Aha, tu jestem, dobra. Niech te roślinki będą. Tu byłem, tak? I tutaj coś było? Tu było... No to pomieszczenie takie dziwne, ale... Wiecie co? Wejdę jeszcze raz, bo nie pamiętam. Czy ja tutaj wszystko wziąłem, co miałem wziąć? Bo to jest to pomieszczenie, które ja w poprzednim odcinku troszkę tak pominąłem. Passcode entry... O matko! A z czego? Aha, tu jakiś kuźwa jest ten. Dajcie spokój. A, dobra, to tutaj mam jeszcze ten. Mapę. Też przypadkowo. Ja tu byłem? Proszę, już nie pamiętam. Dobra. A
Audiowizualne, różne pierdy. Tu nie, to wygląda jakby to były drzwi, prawda? Nie mogę tutaj wejść? No nie. No nic. Huntry. O. O! Może to ten kod. Co? Czy nie? No to za długie to by było chyba, co? Cholera wie. No nie bez powodu pokazują to. Jezu, ja widzicie już nie wiem. A. A to gdzieś będzie, gdzieś to jest napisane, co ja mam... No, no, no. A ilu, z ilu liczb się składa? Raz, dwa, trzy, cztery. A, cztery. Jezu, do czego to mogłoby to być tutaj? To jest to, tu, z tym kodem? Dwa. Co to jest? Co ja mam tu zrobić z tym? 39 MA39 03. Czy to ma jakieś znaczenie? 121 002 834 1706. Jest. Boże. A ja, a na przykład jakiś projektor, to ja mogę tu na przykład. A to co to jest to? Aha, to mogę użyć, dobra. Aha. To filtr jest jakiś, poczekajcie. A, 8462. No, bez tego filtra ani rusz. Dobra. No to dobra, ja zostanę, już panikuję. Idzę, idzę. No dawaj, dawaj, dawaj. No to 8462. Well? Będzie? A. No i po co tyle krzyku? Wiedziałem, że to są jakieś drzwi, nie? Co to? Uuu. Dobra, to mam jakiś ticket laboratoryki. Mogę jakiś film obejrzeć. Kenneth. Oj, Kenneth. Naprawdę. Aś. Dobra. Kenneth nie dał rady, słuchajcie. Tu są też jakieś komputery, a mogę tu na przykład wtrynić którąś z tych dysków, bo tam nie mogłem, nie? Też nie. Ale tu, czekajcie, bo tak może źle stoję, a może tu? Może tu? Nie, nie. No. Aha, też nie. Też nie. No dobra, a tu? No Kenneth, no wiem, ale... Czyli to po prostu nici, tak? Tutaj... dobra. Też nie. A gdzie to można by było użyć ewentualnie? No to też jakieś komputery, no nie... Dobra, nie próbuję już więcej. Czyli tu można by było tylko obejrzeć to i zabrać klucz. Dobrze, a tylko że gdzie ten klucz można by było użyć, bo ja tak nie za bardzo... Nie pamiętam. Było kilka drzwi pozamykanych. No, natomiast jeśli chodzi o tą zagadkę, słuchajcie, no to tam... Cal? I potem było tam Ada, to było też hasło, nie, do komputera. To niby z tych takich rentgenów. A to nie było, ja nie wiem, tam było chyba za dużo do czytania. Nie wiem, czy ja bym dał radę, żeby aż tyle tego wszystkiego tam... nie ogarnuję oczywiście. Poczekajcie, bo tutaj się... Tu są jakieś drzwi. A tutaj jeszcze ewentualnie można by było pójść.
A to pozamykane. To czekajcie, to... Te drzwi, tak? A, dobra, to tutaj ten klucz mogę użyć. No, no, no. Chryste, panie. Czekajcie, bo nie widzę, coś lezie. Co? Nie wiem, coś lezie, albo co? O, mogę przesunąć tę półkę. No i? Jezu, słyszę coś, słuchajcie, co to jest? A, naboje, no dobra, ale... Coś jeszcze? Mogę tu wejść? Nie, słuchajcie, słyszę jakieś... Nie mogę tu wejść? A mogę, no właśnie ona... Jezu, przeciśnij się. Gdzie ty będziesz teraz? Ja pierdzielę. Ja nie widzę, co to jest. Co to jest? Co to było? Fuck. No wlazła znowu. Nie, nie chcę... Ja pierdzielę! Co to jest? Straciłem tylko naboje, nic więcej. Ja pierdziu. A... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że ja idę... Aha, to fuj, to takie się robi. Co, będzie znowu włazić tu, wyłazić? Następne? Może nie. Tu już nigdzie nie przejdę. Blood everywhere. Nie wierzę, że tutaj nie ma nic, słuchajcie. Przecież tu musi coś być. Dobra, no to co? No to chyba tu tylko. Będę się przeciskał jak ten... Tu coś jest, coś mi tu mrygo. Dobra, a tu mogę otworzyć tę szafkę? Nic. A tu jest komputer jakiś. Czekajcie, najpierw to wezmę to, co mi tu mrygo. Aha, dobra, to jest to do trupów. A tu mogę też... dysk walnąć. Dobra, no to dawaj. Jest jakaś różnica? Który? Aha, nie ma znaczenia. No i? Nie, no po prostu idealnie. Dobra. Tylko teraz pytanie, co tu jest jeszcze gdzieś? Jeszcze jakiś jeden komputer? Mogę to przesunąć? Mogę. Aha. Aha, to tu ja jestem. Tak? To ja tu byłem? Tak. Czyli taki skrócik zrobiłem sobie. Tak jakby mi się wydaje, bo ja coś przeoczyłem, co? Jak myślicie? The body. Nie, wrócę się jeszcze raz, słuchajcie. I... Bo tu było jeszcze, o tu było takie jedno drzwi, o tu. Matko, nie drzwi, tylko o to. Stąd przyszliśmy? A ja tu byłem? Aha, dobra, to jest to. Mogę tu zejść? Czy mnie tak zablokowało, że... Dobra. Ten kluczem otworzę to też? Dobra, to jeszcze chodźcie tutaj, zobaczymy. A, i teraz już nie mam tego klucza, tak? Tak, dobra, wypierdzieliłem go. Jak to wygląda? Nie, 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 to. Aha, czyli... No to dobra, to najpierw tu chodźcie. Aha, dobra, dobra, tu zamknięte. No to nie, to nie. I teraz... Aha, o Jezu, ale powiem wam, że... No to chodźcie tu, bo tutaj widzę jakieś takie małe pomieszczenie. Chyba, że to jest jakaś winda. Tak, dobra. No, 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 bo to takie większe czerwone, to tak właśnie zauważyłem, że jak... Że zauważyłem, że to wygląda jak winda.
No tak, to potrzebujemy jeszcze, słuchajcie, użyć tego jeszcze jednego dysku, żeby móc otworzyć tamte drzwi, tak? I to będzie to? Jezus Maria. Coś lezie. Aha. Wypierdzielaj, wypierdacze mi stąd. Ja pierdziel, chyba lezie coś. A nie, to się rozpuściło. Ja pierdź. Łeb mu. No i? Tam to zostało bez głowy, tak? Uciekło? A nie, dobra, zabiłem to. Tu mogę przejść? Czy mnie tutaj te opary... Co to jest? Czekajcie, to są drzwi? A... Tak, to są drzwi. Mogę tu? Mogę. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że ja Magnuma tutaj... Jezus Maria. Ja nie będę się tutaj, słuchajcie, z tym... A tu jest... Gdzie coś jeszcze? Super. Dobra. Mamy to. Pięknie. Pytanie, czy ja mogę przejść przez tą parę. Jezu. O, Boże. Tu coś jest. Dobra, bier to. Gorzej, że ja jestem tutaj. Jeszcze coś jest? Chyba cię pogięło, weź. Najgorzej, że ja jestem chyba kołszyn, tak? Ja pierdzielę, gdzie? Tu też jest jakiś komputer? Ja pi... Tu jest jakiś komputer. Ale ja już nie potrzebuję jakiegoś... Jezu. Tutaj też. Słuchajcie. No i? Naprawdę jakieś fuele tutaj potrzeba? A skąd ja wam to wezmę? Ja pierdzielę. Czy one wyłażą z nieskończoną ilość tutaj? Skąd mam jakieś wziąć fuele tutaj? Ja pierdziu. Czekaj, jak się tu wrócę, czy będą dalej potworki? No coś tu potrzebuję, ewidentnie. Coś tu potrzebuję, ale nie wiem co. A. Dobrze, że mam tam otwarte te przejście. To może wrócę tam, gdzie mam otwarte to, co wiem. Co myślicie? No bo tak to tak nie za... Nie za bardzo. Tamte drzwi zamknięte. Na razie tu cisza jest. Stąd przyszedłem, dobra, bo zaraz tu pójdę znowu tą samą drogą. Czekajcie, tu. Tu. I to są te drzwi, tak? No tak, no muszę po prostu tutaj kombinować. Tam jeszcze jedne szare były, poczekajcie, bo nie wiem, czy to były zamknięte. Tutaj gdzieś. A nie, to są. O, tu są jakieś szare. To ja tu byłem? Nie, jeszcze tu są. Czekajcie, a to? Mogę to otworzyć?
Mogę. Dobra, to jeszcze tu mnie nie było. A, tu mi dajecie takie fajne rzeczy. No dobrze, dobrze, no, no, no co? Ribony jeszcze tu są z tej strony. No tu fajne, w ogóle fajne rzeczy są. To co, to może, słuchajcie, tego magnumika sobie teraz zostawimy. No niewiele zostało tych naboi, trochę przesadziłem. Ale mamy za to dużo może shotgunika, może tym razem, co? Bo, ewentualnie na jakiegoś bossa na końcu. Bo ja pamiętam, no w pierwszej części to był ten tyrant, tak? Tyran, jak on się tam nazywał. No to moglibyśmy ewentualnie po prostu zostawić sobie... Właśnie, o tu na przykład te takie granatniki takie, nie? Zobaczcie, ile tego mamy, więc to też można by było użyć. O, tu mam na przykład tak fajnie dużo. A tutaj mam takie, o, 18 mam. Jest jakaś mała roślinka? Spróbujemy ją zużyć. Jeszcze tylko zapiszemy, bo... Ribona. Ribonów, a ribonów. Yes. Dobrze. I teraz chodźcie, jeszcze tylko to zwrócimy. To co? Nie wiem teraz, słuchajcie, czy jeszcze... Zużyć to? Czy sobie wziąć shotgunika? Który to był taki... To Krystian chyba mówił, że któryś ma większy magazynek. Tak? Czy większy magazynek, czy jak? Chyba tak. Tak, chyba tak. Ma więcej. Z 10 tutaj. Dobra, to co? No dobra, ale to gdzie to... Aha, dobra, to idziemy tam, gdzie się pootwierały te wszystkie z dysków? No bo tylko mi to przychodzi do głowy, bo ja nie wiem, o co chodzi w tym laboratorium tutaj. W sensie tam coś było takiego, żeby... Tu nie przy... Tu jest jakaś winda, tutaj jest zamknięte. A tam są jeszcze klatka taka schodowa. To zamknięte. Zardzewiałe w cholerę. No wróciłbym się tam, gdzie się właśnie otworzyły te takie... z dysków. Tylko pytanie, czy to jest jakieś alternatywne, czy jak to, czy to jest po prostu tak trzeba, a nie trzeba? To jest jakaś klatka schodowa, ja nie pamiętam, gdzie to było. Też nie. Bądź tu mądry. Czy to jest to takie czerwone, co mam zaznaczone na mapie? Tak. No i co teraz? No tak, aha. Prawda, przydałoby się, żebyś przekręcił wajchę, a później tutaj, bo tu jedną żeś przekręcił, ale... Dobra. Będzie. Pytanie, czy to jest na przykład... Można to zrobić, czy na przykład nie trzeba, nie? Czy... Do... O nie, to chyba na pewno trzeba. O Jezu. Jeszcze niżej. To jakaś mapa? Coś tego jest? Tak, dobra. A, czyli można było... Chrisa zostawić. Of course I'm alive. Jill, there's something big going down, and I don't think we're part of the equation. I have to get you out of here. It won't open. Wait, I'll be back to get you out. Okay, no sightseeing though. Tak, bo było coś takiego w pierwszej części, że na przykład można było Chrisa zostawić, prawda? I on wtedy chyba umierał. A ja pamiętam, że jakoś mi się udało go, wiecie, wyciągnąć stąd i uciekliśmy razem, więc chyba to o to chodzi, to takie szczęśliwe zakończenie, o czym Seba wspomniał.
Czyli tak samo zrobi. No, ja bym cię uratować, chciałbym, żebyśmy tutaj stąd uciekli. Nie chciałbym go zostawiać, tylko że no nic mi teraz tutaj nic nie mówi. Ja nie wiem, co mam zrobić w tamtym laboratorium. A, czyli on tu siedzi w tej celi. Tu są te pozamykane. A co to jest to? A, to jest ta winda może. Ja pierdziele, słuchajcie, mam po prostu... mętlik w głowie, nie wiem, co mam zrobić. Gdzie tu pójść? O co chodzi z tym komputerem tam? A tu co tu było? Jeszcze sobie sprawdzę, sorry. Aha, to było to, no. No. A tutaj weszliśmy, tak? Do tego komputera i... To było... No. Znaczy, tu już byliśmy, to pootwierałem to wszystko chyba, tak? Więcej chyba nic, nie wiem. Chyba, że jeszcze coś w tym komputerze. Chyba, że tą windą mogę się przejechać. Czy ja spróbowałem w ogóle? No to też tak poszedłem w cholerę i... Is it work? Aha. No ale co, tutaj nie działa to? No i? A nie ma powera. Nie ma powera, słuchajcie. Może tutaj coś było po drodze, może ja pominąłem, ale to by było ściało chyba, nie? Jakby jakiś akumulator albo coś. Ciekawe, czy potworki się pojawiają znowu. A tu? Jakiś płomień? Fens? Mogę to na przykład rozdupcyć? Chyba tak zmarnować nabój, nie? Tu coś jest, czekajcie, ja tu pominąwszy. O Jezu. Co to jest? I co? Warning? No dobra. I co? It's not working right now because it's not full. There is an empty kapsuła. A, dobra, empty kapsuła. A gdzie ja tą kapsułkę mogę dać? No to takie coś też gdzieś było chyba, co? Czy można taką kapsułkę gdzieś wtrynić? Ja pierdzielę, gdzie to było? Ja muszę stąd wyjść, to na pewno. No było coś takiego. Jezu. Trzymajcie... E, nie, to nie to. Trzymajcie mnie. Gdzieś tu było takie coś właśnie do... Że można było takiego robo... Gdzie to pomieszczenie? Takie z... Nie z robotem. To właśnie nie były te takie... Gdzie przed chwilą byliśmy? Z tymi ciałami, co tak wisiały? Gdzieś coś właśnie widzę taki taką aparaturę, w którą właśnie można było to coś tam wcisnąć, ale... Serio, zastrzelcie mnie, nie mam pojęcia. No mogę to spróbować, ale... Nie widzicie? No i tak niepotrzebnie przedłużam te odcinki. No bo cholera wie, co ja mam tu robić, no. Tu coś było? Nie, to był tylko komputer.
Gdzie to było? To był taki... Kurde, no widzę to. Taki komputer, taki robocik, coś tam. Dżyt-dżyt było. Da. No i weź tu zrób dżyt-dżyt. Ale gdzie? Ja pierdziel. Ja pierdziel. Tu jakbym wlazł na górę. Pierdziu maniu. To były te rentgeny. Tylko rentgeny, prawda? To nie było tego robota. To się oparłem na tego robota. Gdzie to jest? Szkoda, że te sekwencje, słuchajcie, no ja wiem, że to musi się załadować, jakby dana lokacja, nie można tego przeminąć. Tu? Strasznie długo to trwa. Co? Heniu idzie? Dobra. Tak, to będzie to. Mhm. Czyli tutaj mogę to dać. Mogę to dać tu? Aha. Pff. Czekajcie, bo tutaj trzeba ewidentnie coś... It's look like device. Set the capsule in... A, i kapsułę tutaj dam. To się zrobi. I ja mam fajną kapsułę. Running could result a fatal explosion. Explosion. Dobra, Heniu wstał, no ale dobra, on już chyba więcej nie wstanie. Zresztą nie sądzę, żebyśmy potrzebowali jeszcze. To co, wracam teraz tam do tego? Gdzie to było? Chciałem się spytać. Przepraszam, gdzie to było? Czy ja mogę spytać? No ale o ten robocik mi chodziło, coś takiego właśnie. Takie coś, koło takiego czegoś. Jezus Maria. Aha. To ja nie rozumiem. Coś tutaj było warning. Ja pierdzielę. Grzesiu, czytaj, że bieganie to nie jest dobry patent na to, no ale musiałem wam pokazać oczywiście mój zgon, jak biegnę z tym czymś, nie? Ale running od razu po prostu napisane, nie? Jak wół. Nie, Frodo będzie biegał z kapsułą czasu. Dobra, słuchajcie, uśmiałem się później. Idziemy. Not running. No, la 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 la, pomału. Co tam nam się nie spieszy. Zawsze to gierka się wydłuży, prawda? Tu. No i te kapsułę, jak ja tam wcisnę, jak to weźmie, wyrąbię w kosmos wszystko, to będzie jazda bez trzymanki. Znaczy podejrzewam, że na samym końcu, tak jak było w pierwszej części, będzie coś na czas. Ja się tego właśnie najbardziej obawiam, bo ja tak, wiecie co, nie umiem. W panikę wpadam, jak coś jest... Ile mam jeszcze czasu? Co ja mam zrobić przede wszystkim? Bo to człowiek też nie wie, no nie? Mogę koło ognia przejść? Jeszcze tego brakowało, żebym ja tutaj... wybuchu. No dobra, i teraz co? I mam teraz tą kapsułkę tu? A czemu? Może czy ja źle stoję, czy jakiś, no, uczort.
To nie rozumiem. Chyba, że po prostu tak z marszu. No i a mogę teraz na przykład to... Aha, czyli no widzicie, no niektóre rzeczy samemu można wtrynić, nie? No dobra, i teraz... mogę biec? To co teraz, gdzie by to pójść? Zobaczyć na przykład, czy winda działa? Czy to w ogóle to jest to? Bo ja nie rozumiem, co to w ogóle co ja zrobiłem w ogóle. Tego zacznijmy, bo ja nie wiem. Czy to tam właśnie w tym komputerze? Chodźcie, zobaczymy. Czy to... Co pykło? Bo nie wiem, co pykło. Czy winda, czy tu? A, tu był ten komputer. Jezu, co ja robię? To gdzie... Dobrze, że tych nie ma, nie? Tych przeciwników jeszcze mi się tak odradzały co chwilę. Może na normalu tak jest, że co chwilę tutaj wyłażą. No i teraz na przykład power. A, dobra, jest. Co ja zrobiłem? Coś uruchomiłem, ale nie wiem co. A w tym komputerze coś teraz mogę zrobić? There's an upside destruction machine, it's huge. Aha, dobra, to tylko że huge. Czyli to nie jest jakiś komputer czy coś. No dobra, to chyba to włączyłem, to chyba chodzi o tą windę, tak? Teraz mogę iść? Pytanie, czy ja mogę otworzyć na przykład te drzwi, żeby Chrisa uwolnić? Chyba, że po prostu, bo tam nie byłem na jednej takiej winda chyba mnie poprowadzi do jakiegoś takiego piętra. No, ale zapaliło się światełko. Dobra, czekajcie, bo widzicie? Control panel. Pięknie. No, też to widzę. Jill! Barry! You could have at least waited up for me, you know? Let's go. No a Chris? Ej, no nie róbcie jaj, że ja Chrisa zostawię, bo zwariuję. Zaraz tu zloaduję. Chyba, że powinienem teraz się wrócić, bo może... Pokażcie, co ja w... gdzie ja jestem w ogóle? No, o to mi chodziło, właśnie o to piętro. Co to jest? Aha, naboje, bardzo ładnie, bo akurat ich potrzebuję. Ja mam nadzieję, że się wrócę po Chrisa, bo zwariuję tu. Wesker. Aha. Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Aha. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl, but I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry? You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh!
Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seemed to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. Widzieliście z tyłu? W tym, takim... No właśnie. Inkubator jak nic. O kurde. No. To się obudzi. No będziemy z tym walczyć, no tak jak było w pierwszej części. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Whoa! Barry! Forgive me? No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Wypuścił to. Ja pierdzielę. Damn it! Jill and Barry together in hell. Kurde, teraz bym się Magnum przydał, nie? Wesker? What? Premature. Ja pierdzielę, serio? You viral cultured freak. No i? Ej, ale... Jezus Maria, ale ja muszę też uciekać, słuchajcie, to nie może tak być, że ja sobie tak... A ja w ogóle mam coś? A, czy ja tutaj już ginę? Mhm. To na pewno. Gdzie on jest? No i? Słuchajcie, bo to wstanie, to by było... To są jakieś monitory, czy ja mam coś tu powyłączać? Dobra, idę do Barry'ego. Tutaj jeszcze jakieś przejście. Komputery jakieś. Coś otworzyłem. Wesker, masz coś? Pathetic. Żałosny Wesker. Słuchajcie, ja powinienem już kończyć. Czy jakieś tutaj ma akta? O, za dużo. William Birkin. Birkins. Barry. 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 You're okay. Jill. Sorry. That was careless of me. Wesker. He's gone. First, let's just get out of here. Mhm. Dobra. Tylko niestety nasza Jillka, ona taka jakaś, wiecie. Poturbation. A tutaj co to jest? A nie ma nic. No to co? To tutaj, tak? Znaczy to jest na pewno jeszcze nie koniec, bo to tak by było zbyt piękne, że można było go tutaj, tak wiecie, sobie dwoma strzałami. No właśnie. A jak ja mam wypuścić? Aha. Co mam zrobić z Chrisem, powiedzcie na przykład, nie? Teraz pewnie będzie odliczony czas. Ja już powinienem kończyć, no ale co będę kończyć, jak to jest pewnie zaraz będzie koniec gry.
No nie, to, no to trudno, to już zrobię taki dłuższy odcinek, prawda? Przedłużymy to trochę. Pytanie, czy ja mogę iść już na przykład z Berym do Chrisa? Niby tutaj nie ma czasu. Bo ja nie wiem, gdzie ja jestem. Aha, dobra. To cię najpierw może tu wejdę. Nie ma czasu, prawda? Nie ma odmierzania czasu, więc myślę, że śmiało mogę sobie tutaj pozwolić wejść i przede wszystkim wziąć to. No i chciałbym, słuchajcie, chciałbym użyć w końcu to. I na przykład, nie wiem, wziąć sobie takie. I co? I wziąć sobie jeszcze te jedne, takie na przykład. A, nie mam już więcej. A gdzieś tu były jeszcze takie inne, takie szare. A, tu. Jeszcze ribony, dobra. Czekajcie, wezmę tak. Najpierw tak. Zapiszemy. Cały czas myślę o tym Chrisie, nie? I tu bym wziął jeszcze, słuchajcie. Nie wiem, czy dwie to jest za mało, czy za dużo. Dobra, nie będą, chyba tylko mam tyle. Co ja zrobiłem? To ja nie wiem. I co, idziemy zobaczyć do Chrisa, czy teraz mogę już go tamten wypuścić, czy coś? Gdzie to było? Boże. No bo ja chcę go wypuścić, kurde. Co to znaczy? Przecież ja to aha, słuchajcie, bo ja może tutaj... Ja, wiecie co, bo ja chyba po tej śmierci, to ja tutaj chyba nie byłem. No, tak może też być, wiecie? Więc jeszcze raz chyba będzie cutscenka. Ciekawe, czy mogę go teraz wypuścić? Ja pierdziel. Tak, mogę go wypuścić teraz. No to dobra, pokazałem wam cutscenkę, kiedy był zamknięty i teraz kiedy mogę go wypuścić, tak? Jill! Chris, you're okay! Glad to see you are too. Anything on Wesker? We'll talk later. First, let's get going. Dobra, to chodźcie. To co, to teraz do takiej windy? Tylko gdzie ta winda była? Frodo. Dobra, chodź. Mam nadzieję, że w tej celi to tam nic nie było, co? Żeby do zebrania. Bo też tak poleciały. No. No, tak próbuję, tylko żeś mi polazł. Pobiegłbym do tej windy tam, ale... ty nie, tylko wiecie co, nie za bardzo... Do jakiej windy? A te drzwi tutaj, one są nadal zamknięte? Tutaj nic nie zrobimy z nimi, tak?
teraz nie wiem, gdzie ja mam iść, słuchajcie, ja się już pogubiłem. O, te drzwi. Aha. Pytanie, czy ja mam właśnie tą windą tu wjechać? Jezu, ja nie wiem, gdzie mam iść. No i patrzcie, teraz jakby coś by było na czas, Chris mi gdzieś spierdzielił, ja nie wiem, gdzie iść. Ja pierdzielę, nie umiem. Ja nie umiem w tę grę, naprawdę, słuchajcie, to jest dla mnie... Jak ktoś gra pierwszy raz, to ja nie mam zielonego pojęcia, co ja mam tu robić. Tu? Nie pamiętam, gdzie ta winda była. Tu? Absolutnie nie. Mam stąd wyjść w ten sposób? Jezu, tak, dobra, tędy. No to jednak dobrze idę. Dobra, teraz w dwóch. Ale czekajcie, no tutaj są jakieś drzwi, tak? To mamy otwierać, czy co mamy robić? A, dobra. No już bym polazł gdzie indziej znowu. O, cie panie, a tu takie fajne rzeczy dają. To weź może tę jedną apteczkę jeszcze, kuźwa. Bo zaraz to wszystko rozdupcę. No a gdzie te chłopaki poszli? Już teraz mam wszystko pozapełniane. No ale... Gdzie ci chłopaki? Dobrze, że ja nie mam czasu. Odmierzanego czasu. Co to jest? Ja pierdziel... I co ja mam teraz zrobić, słuchajcie? Spieprzyłem to. No dobra. Co to jest? Fuse jakiś, no. A, fuse'a tutaj, tak? Dobra, dawaj fuse'a tu. No i 3 minuty, tak? Damn it! We're almost there! Jill, you just get in contact with Brad. No! We can make it. Jill, ladies first. Chris! Would you let me have my moments too? All right. We'll rendezvous at the heliport. No i co, ja mam teraz mam 3 minuty, żeby, słuchajcie, wezwać ten helikopter. Brad, tak? No, świetnie po prostu, ja pierdzielę, 3 minuty. Słuchajcie, może być to kilka podejść, nie wiem. Zrobimy najpierw pierwszy, bo ja nie mam pojęcia, co mnie tu czeka, co tu będzie. Więc mogę tu dednąć i to szybciutko. To co to jest? No tak, tylko... Aha, dobra, mogę to zabrać, wow. Dobra, i teraz tak. Gdzie to ja mam gdzieś to wtrynić, rozumiem, tak? Tu jest... Nie, tu nie ma. Frodo. Tak, tutaj jest taki fajny ten. Czy ja mam to gdzieś na środek to wypuścić? Tu gdzieś wypuścić, o tu? Na przykład, o. Co to jest w ogóle? Egzaminaj mi to. Signal rocket. No dobra, no niech będzie. Mogę to na przykład... Mogę to teraz na przykład użyć. Aha, dobra, czyli na środku, no. No. Jill! You made it! No, tak. I pamiętam, że jeszcze później ktoś nam zrzucał z tego helikoptera.
I można było to rozdupcyć takim, wiecie, nie wiem, taką wyrzutnią rakiet. O, to pamiętam. Fuck, oj. Ale czemu ja nie celuję w niego? Okej, okay. Jezu, ale mnie zcielił. Ja pierdzielę. O! Tak, Jill, właśnie, pamiętam. No, dobra. Dawaj to. Dawaj mi to. Ja pierdzielę, słuchajcie, ja nie mam pytań. Ja, Frodo już nie ma pytań. Aha, bo ja muszę najpierw to... Nie kombajna, Jezu. Muszę to najpierw otworzyć, tak? Ale... Ale jak ja mam to otworzyć? Ja pierdzielę, ja nie wiem, jak mam to otworzyć. Ja wiem, że nothing już ten, ale... Jak ja mam otworzyć tą papę? Po cholerę mi ta apteczka, jak ja nie umiem jej tworzyć. Nie wiem. O, dobra, mam coś. O, Jezus Maria. Jest spray. Tak, ale ja chciałbym jeszcze go, słuchajcie, użyć. To by było cudnie. Dobra. A jakbyśmy na przykład wzięli teraz te kombajna z tym, dobra. I dobra. I teraz jest. I teraz wezmę szybciutko. Zmienię equipne. Dobra. I teraz cyk. I teraz cyk. I o. No i po co tyle krzyku? I odblokowaliśmy od razu osiągnięcia. Pięknie. Ale to poszło wszystko jakoś tak. Słuchajcie, flaki z olejem to poszło. Cieszę się, że udało się uratować Chrisa, bo bym sobie blodę plułbym sobie w brodę, że go zostawiliśmy. No nie? No a na przykład nie wiadomo, co się stało z Rebeką. Zawsze byłem właśnie ciekawy, dlaczego w tej... jakby w tym... O, podobnie było w jedynce. W tej kampanii Żdzilni w ogóle nie było właśnie Rebeki, nie? Że dopiero jak będziemy grać Chrisem, to ona się pojawi. Fuh, powiem wam, że umęczyłem, ale dziękuję, że byliście ze mną w tej serii, znaczy w tej kampanii, tak? Bo będę chciał sobie zagrać też oczywiście Chrisem, bo no bo tak bardzo chcieliście, że... Ja już chciałem się tam, prawda, jakoś wymigać z tego, przejść od razu do dwójeczki, no ale dobra, zagramy w Chrisem jeszcze. Nie wiem, jak mi to pójdzie, fajnie, że zobaczymy, jak tam z tą Rebeką. Wiecie co, to no, bardzo dobry Resident. Jak miałem tam z Desełką pogadaliśmy też właśnie, mieliśmy chwilkę na temat właśnie tej części, to no ona tak bardziej w Residenty, no to mówi, że to taki jeden właśnie z lepszych, jeśli chodzi o takich remake'ów, nie? Bardzo ładnie zrobiony, bardzo odtworzony, tak bardzo fajnie, jeżeli chodzi o tą jedynkę. No myślę, że tak, nie? To naprawdę tu widać ogrom pracy. Mi się to podobało, aczkolwiek ja w takie gry to nie za bardzo jestem dobry, więc wiecie. No ale jakoś tak dzięki wam pomalutku, dziabu, udało się przejść. Także zapraszam was. Nie wiem kiedy, jak to tam ten. Znajdę jakiś czas, to sobie zagramy Chrisem, nie? Po kolei pójdziemy jeszcze. Może będzie mi łatwiej, dlatego że... Znaczy na pewno będzie mi łatwiej, bo... Chociaż wiecie, ja to... Niby tu wszystko będzie to samo, nie? Może z jakiejś takiej innej kolejności. Teges, szmeges, inne przedmioty, coś tam może, ale...
I niby to już widziałem, ale i tak będę mieć pewnie problemy, gdzie co było, bo no niestety ciężko mi jakoś to wszystko spamiętać, gdzie to było, co to było. Jeszcze pewnie mi się pomyli z Jill, znając mnie, że to ten, wiecie, Jill, Chris. I będzie ta z tego takie łubu-dubu. No, dobra. Czy to będzie jeszcze coś? Będzie jakiś filmik? Coś teges? Capcom. Jezus, 50 ponad minut, słuchajcie. No takiego odcinka to jeszcze nie było. O, dziękuję. Button. No, i od razu osiągnięcie, słuchajcie. Aha, to jest, rozumiem, że to jest kluczyk do garderoby, tak? Będzie można tutaj poprzebierać się znowu. Znowu zagrać, ale na przykład w jakimś innym stroju, tak? Pewnie tak. No. Nowe takie widzę. Once again. No, także można jeszcze raz. Słuchajcie, to do Chrisa, tak? Trzymajcie się. Nie, no tutaj za bardzo dobrych rad to nie, ale jakieś tam komentarze, jak poszło mi, to możecie dać znać, to wdrożymy oczywiście w następny odcinek. Także no, dziękuję. Trzymajcie się, cześć.